naszej rozgrywki. Kończymy przerwę i przed nami dość trudny do odparcia w tej chwili atak. Tak, bardzo, bardzo trudny w tej chwili do odparcia atak. Czyli pytanie, jak to rozegrać? Jesteśmy atakowani przez dość sporą grupę piratów, tak naprawdę. Zobaczmy, ilu ich jest w sumie. 11. Ale mamy dwa potencjalnie asy w rękawie, które moglibyśmy wykorzystać. Po pierwsze, psychiczną lancę, która sprawia, że cel wpada w szał berserkera. Albo moglibyśmy wprawić wszystkie zwierzęta dzikie w szał. I wtedy zaatakowałyby piratów. Czyli mamy tu nieco mafolo, jeleni, kugara, dwa dziki, szopy, zające, szczury i wiewiórkę. Nie wiem, zobacz historię jego bitew? Tak, bo tutaj jeden pirat jest ranny, co jest dość dziwne. Ale jak zobaczyć historię jego bitew? Log. A, faktycznie, on nas atakował, skubany. Wrócił. Tego jeszcze nie było. Czyli Spawn of Chaos go strzelała dość paskudnie, a tu wrócił skubany, żeby się zemścić. Okej. Okay. A, czy używać tego? I też mamy ten problem, że ci, że oni noszą tych piratów. Okej. Okay. Aż niech zaniesie tego więźnia, ale Olafa chcemy do obrony. Okej, okay, i on ucieka w tej chwili. Dobra, czyli... aresztuj go. Okej, zaniesie go z powrotem do więzienia, spoko. Dobra. Wolna jest wciąż ranna. A, nie wiem, czy chcę ryzykować jej utratę. Ale chyba musimy powołać wszystkich ludzi pod broń. Chyba nie mamy wyboru. Dobra, Wolna jest tu. Zoro, masz daleki zasięg, też dawaj. Zresztą za węgłem lepiej. Tutaj. Gawron, właśnie nie mam pojęcia, jak oni się zachowają. Oni nie będą atakować wręcz. Gawrona trzymajmy tu gdzieś na obrzeżach. Spawn of Chaos dajmy na tą flankę. Aż niech transportuje tego więźnia. I tak jest bezużyteczny. General Decker, wstawaj. Też dawaj tutaj. Kurczak pożogi też walczy wręcz. Okej, wyślijmy go tu. Kurnik. Tak. Zwierzęta do kurnika. Okej. Zresztą wiecie co? Wyślijmy kurczaka pożogi do magazynu i... A, kto wie, być może użyjemy psychicznej lancy albo tego pulsera zwierzęcego. Wyślijmy tutaj kurczaka pożogi i w razie czego on aktywuje jeden z tych artefaktów. Wolnes umiera z głodu. Mhm. Okej, jest niedożywienie nawet. Dobra, niech zje najpierw. Okej, dobra, idzie zjeść. Dobra, zwierzęta, nasze kury pospiesznie uciekają. O, mam nadzieję, że ten kugar naszych kur nie zje. Okej, nadchodzą. Czyli wszyscy chyba tutaj. Nawet nie wiem, czy będzie potrzeba, żebyśmy mieli ludzi tam. Zobaczymy. A, tu się kierują skubani. Kurde. Dobra, Cezoro, dawaj tu w sumie. General Decker też. A, poza zasięgiem. Ale dobra, kierują się jednak tutaj. Spoko. Czyli będziemy mogli ich ostrzelać. Ten prawdopodobnie tu wyjdzie, nie podejrzewając, że Gawron jest tuż obok. Czyli możemy go zarżnąć naszym mieczem. Pytanie, jak się zachowa ta grupa? Zobaczymy. Też plus jest taki, że te grupy mają indywidualne morale. Czyli jeżeli złamiemy morale jednej grupy, to reszta... To ta grupa rzuci się do ucieczki. Okej, czyli mamy tutaj początek. Okej, dobra, świetny strzał. Wiecie co? Wyślijmy tu Gawrona. A, to jest dobre pytanie. Będzie narażony na atak tej zgrai. Dobra, może lepiej, nie? Okej, potrzebujemy tutaj jeszcze kogoś do ostrzału.
Okej, okay, wolne zjada ten pemikan. Olaf, kurde, Olaf, dawaj tu jak najszybciej. Okej, okay, świetnie, trafienie. Jeżeli zabijemy jednego lub dwóch, to trzeci rzuci się do ucieczki. Okej, okay, to jest niepokojące jak cholera, ta horda. Ale z tymi sobie poradzimy za chwilę chyba. Okej, okay, w sumie to Gawron... Chyba wycofamy Gawrona. Mi się schowa tutaj za węgłem. Okej, okay, dobra, to może być problem. Okej, okay, czyli część atakuje tu, część zaatakuje tu. Olaf na stanowisku. Powinien zneutralizować tutaj część przeciwników. Wiecie co? Użyjemy psychicznej lancy chyba. Zobaczmy, kto jest dobrym strzelcem. Dobra, użyjmy na tym jego mościu, powiedzmy. No zobaczmy, on powinien troszkę namieszać. Albo może lepiej na kimś, kto ma broń bezpośrednią. Dobra, użyjmy psychicznej lancy. To jest jednak po to, żeby tego używać. Sytuacja jest kryzysowa. Kurczak pożogi, użyj tego. I na kogo? Bo nie chcę, żeby atakował Spawn of Chaos. Chcę, żeby walczyli nawzajem ze sobą. Dobra, Ivo. Okej, okay, Ivo. Okej, okay, świetnie, Ivo. Padł w szał i miejmy nadzieję, że zaatakuje swoich sojuszników. Okej, okay, dobra, nie wiem, czy aż doniesie tego więźnia, bo będzie ostrzeliwany. Dobra, aż. Zanieś więźnia z powrotem do aresztu. A z pałówkę już się wycofaj w sumie. Okej, okay, ci się wdarli tutaj. A, Gawron atakuje tego z nożem, ale daje radę. Przypominam, że ma pancerz płytowy. Co daje nam sporą przewagę tutaj. Okej, okay, część już jest prawie zabita. Okej, okay, jeden zabity, świetnie. Czyli to jest jednego mniej. Ten wpadł na sidła, zabity, spoko. Gawron ubija kolejnego pirata mieczem. I tu walczą pomiędzy sobą. Kurde, no o to chodzi. To mi się podoba, ale dobra. Gawron jest ostrzeliwany tutaj. Pistoletem w tej chwili. Okej, okay, część piratów ucieka. Okej, okay, czyli tu ci są zneutralizowani poza tym. Jednym. Tu się walczą nawzajem doskonale. Okej, okay, dobra, Gawron, szarża. O. Okej, okay, Gawron, wolne nam się załamała kompletnie. Jest w stanie katatonicznym, czyli jest jak warzywo w tej chwili. Okej, okay. Najadła się przynajmniej? Okej, okay. Przynajmniej jest najedzona. On niestety musi tu poczekać na nas. Okej, okay. Ten będzie walił tutaj pistoletem, czyli nie ma szans tak naprawdę. Tutaj, okej. Okay. Zabity jeden, doskonale. I Spawn of Chaos trzyma tutaj fort. Samodzielnie. Ale wygląda to dobrze, dobra. Sytuacja chyba opanowana, zabijmy tego jak najszybciej. Okej, okay, dobra. Świetnie, ten ucieka. Czyli ta grupa zdemoralizowana, doskonale. A, tu jest jeszcze jeden, atakuj, Gawron. Atakuj. Ten ucieknie, powinien uciec. Spawn of Chaos. Ok, wymiana ogniowa. Świetnie, tu ta flanka zneutralizowana. Wysyłamy naszych ludzi tu. A w mordę! Już mam dość tego questa. Czas pozbyć się tych jeńców. Ok, dobra. Ostatnia grupa rzuca się do ucieczki. Fuu! No, w mordę. Aż dostał headshot? A w szyję dostał coś tam, no.
Okej, dobra, chyba po wszystkim. Dobra, dobra, mniejsza z tym, nie będziemy ich dobijać. Niech nasi ludzie się zregenerują. Niech wracają. Kurczak pożogi, uratuj wąwóz. A, już jest uratowana, okej. Okej. Dobra, niech aż doniesie tego. Wyślijmy tutaj od razu Olafa. A, niech Olaf weźmie tego i zaniesie do wahadłowca. Chcemy się ich pozbyć jak najszybciej. Chyba muszę najpierw zanieść go tutaj, żebym mógł go potem zanieść do wahadłowca. Okej. No, trochę srebra, troszkę broni. Przydałoby się to oczywiście sprzedać. Dobra. Okej, dobra. Aż jest ranny, ale dotrze chyba do wahadłowca. A? Not allowed. A, czyli tylko więźniów musimy zanieść, okej. Dobra, Olaf bierz pierwszego, a Scyzoro weź w sumie drugiego. Pozbądźmy się ich już, kurde. Czyli ci żołnierze chyba sami znikną. Sami opuszczą mapę, że tak powiem. Okej, teraz bym chciał troszkę spokoju. Chyba mamy dość wrażeń, jak na razie. Okej. Dobra, odpalmy to. Quest wykonany. Tak, czyli Olaf i Ash nas opuszczą niebawem. Wahadłowiec odlatuje. Quest wykonany i Vonles zyskała przysługi u Imperium Boga. Tak, 5 przysług w tej chwili, czyli moglibyśmy teraz teoretycznie, gdyby była taka potrzeba, wezwać na pomoc oddział imperialnych żołnierzy. Zmniejsz poziom trudności? Nie. Tak, zobaczmy tylko też jak bogactwo, bo to wpływa na na trudność ataków. Czyli tutaj chyba straciliśmy jadeitową rzeźbę, podejrzewam. A tu wzięliśmy chyba, tak, to są moździerze. Czyli ogólnie nasze bogactwo cały czas rośnie, czyli ataki też będą coraz trudniejsze. Jeżeli spojrzymy na nastroje, to chyba nie jest dobrze w tej chwili. O, nie. Dobra, tak. Dajmy naszym ludziom troszkę luzu. Niech się wykurują, odpoczną. Tylko już minęło trochę dni wiosny, a pola nie są obsiane do końca. Czyli teraz byśmy chcieli troszkę spokoju. Kamienne mury? No, przydałoby się oczywiście, ale... dużo roboty przed nami. Spawn of Chaos bardzo bliska załamania, dlaczego? Aha. Okej, okay, te zwłoki, tak, musimy powynosić też te zwłoki w sumie. Imperialny handlarz z Imperium Boga przybywa, okej. Okay. Spoko. O, pozbędziemy się tej broni, tego wszystkiego, co zdobyliśmy. Tylko dobrze by było, żebyśmy to przynieśli wszystko na miejsce. Wolnes umiera z głodu, okej. Okay. Scyzoro nakarmią. A, jedzenie. Potrzebujemy Wolnes, żeby gotować kolejne posiłki. W sumie. Nakarm Wolnes. Okej. Okay. Mało jedzenia, mało leków. Tak, bliscy załamania jesteśmy. Ajajaj. O, było ciężko. Ale wszyscy cali. Pytanie, czy... A, jak... A, właśnie... Czy to samo mija, ten stan katatoniczny? Mam nadzieję, że Wolnes nie będzie już warzywem do końca. Okej, okay, General Decker jest w tej chwili naszym handlarzem. Brakuje odpowiedniego tytułu. A kurde, a czyli z cesarskim... Z imperialnym kupcem może handlować tylko ktoś, kto ma tytuł. Okej, okay, Wolnes nie może.
nie jest dysponowana w tej chwili. Szymonix mówi, żeby poszerzyć strefę domową i... Aha, wiem o co chodzi, okej. Okay. To tak czy inaczej, nie możemy handlować, bo może tego dokonać tylko Wolnes. A, i ma też inspirację do handlu, właśnie, kurde no. A tu się troszkę pechowo złożyło. Aha, zwierzęta mogą wyjść. Okej, okay, pemmikan się kurczy. Ile to zostało roboty przy tej rzeźbie? Jeszcze trochę. W sumie to Spawn of Chaos też ma smykałkę do gotowania, czyli... Zobaczymy, chyba ją skierujemy do kuchni. A, zrób łóżka szpitalne z powrotem, tak. Dobra, no teraz czekamy, aż nasi ludzie to wszystko poprzenoszą. Tu jest dużo do ogarnięcia. Też pola do obsiania. Masa roboty. Ja w tej chwili nie daję żadnych nowych zleceń, bo ta kolejka rzeczy do zrobienia jest coraz większa. Skład na amunicję. No nie, nie teraz. Ok, niestety kupcy nas opuszczają. Nie byliśmy w stanie z nimi handlować. Mogłaby tego dokonać tylko Wonless. Ok, kiedy ona wróci do zdrowia? Bo to jest z powodów psychicznych, to jest z powodu załamania. Pochować Dereka? No to nie jest priorytetem w tej chwili. Okej, okay, Gawron wrócił do zdrowia, spoko. Czyli zaczyna coś tu przynosić, okej. Okay. W końcu. Aha, czyli naprawi te pułapki, okej. Okay. Pamiętaj o super posiłku. Ja wiem, no... Czekamy, aż nasi ludzie to wszystko poprzynoszą. Ja w tej chwili nie daję żadnych zleceń. Wonet zatruła się pemmikanem. Okej, okay, Spawn of Chaos idzie troszkę wolno, bo tu jest ciemno, czyli weź Gawron podpal tą pochodnię. Kurde, aż tam poszedł po drewno? Dobra. Priorytet na żarcie po piratach. To się nie zepsuje. To się nie psuje, tak więc... Znaczy, no będzie się psuło, ale powoli. A, dobra. Na razie mamy jeszcze trochę jedzenia. Okej, okay, zaczynamy to wszystko znosić, czyścić przed pole. Spawnówka jest też się zatruła. Okej, okay, mamy... Okej, okay, to jest problem. Brud. To jest kolejny problem. Te zatrucia pokarmowe są z tego powodu, że mamy brudną kuchnię. No ale tyle rzeczy do roboty w tej chwili, że... No, General Decker ma sprzątanie. On nie ma przenoszenia. I ma tylko sprzątanie. Okej, okay, włączmy spawnówkę. Jest też przenoszenie i sprzątanie. Jak tylko skończy tą rzeźbę. O nie! O nie! O kurde. Jesteśmy atakowani przez... Okej, okay, przez grupę tych... z tego miasteczka z Dzikiego Zachodu, z Federacji Esdio. Lądują transporterami... kosmicznymi, atakują z trzech kierunków, ale będą się jakiś czas przygotowywali do ataku. Okej. Okay. Dwie grupy na południu, jedna mała, druga większa. Jakie mają uzbrojenie? Nóż, strzelba, rewolwer, pistolet, okej. Okay. Strzelba, pistolet. Ale problem jest taki, że mamy też grupę na północy, gdzieś. O, tutaj.
To jest chyba zapalające, tak? Miotacz zapalający, pistolet. Strzelba. O kurde. A, w mordę! Robisz... Okej, to może być koniec. W tej chwili mamy troszkę... Dobra, po pierwsze zlikwidujemy tą grupę na północy. Albo nie, wiecie co, ja chyba aktywuję... Dobra, aktywujmy, kurde, ten psychiczny pulser. Ile jest zwierząt dzikich w okolicy? O! Okej, dobra, to jest moment, żeby aktywować pulser zwierzęcy chyba. Czyli mamy masę tych mniejszych zwierząt, ale też troszkę większych. Arktycznego wilka na przykład, dziki. Dobra, niech zwierzyna zaatakuje napastników. Czyli tylko tak, musimy się po pierwsze sprowadzić nasze zwierzęta do kurnika. Niech Kacper też tam idzie. A, teoretycznie mógłbym... Gdybym zdał palisadę tu... I palisadę tu... To wtedy zwierzęta nie mogłyby fizycznie wejść do nas. Chyba tak zrobimy. Okej. Okay. Czyli tak, zanim to aktywujemy... To się zamurujemy wewnątrz. Zabijemy dechami. I aktywujemy to, niech dzikie zwierzęta... Zmasakrują tych napastników. Gawron, gdzie jesteś? Okej, zacznij tutaj od północy. A, zróbmy też nową strefę, która będzie tylko wewnątrz naszej bazy. Czyli nowa strefa. Baza, powiedzmy. Okej. Czyli to będzie tylko wewnątrz naszej bazy. Nasi ludzie będą mogli wiele rzeczy robić, iść sobie po jedzenie, spać w swoich kwaterach i tak dalej, i tak dalej. Nawet zajmować się tymi polami. To nie musi być idealnie. Chodzi o to, żeby nie wychodzili na zewnątrz. Nie mam drewna, ale z kamienia to za długo potrwa. A faktycznie, nie mam drewna. Okej, ze stali. Ze stali chyba szybciej się buduje. Stali mamy dużo. Aha. Jest na miejscu. Dobra. Zacznijmy najpierw tu. Mamy kogoś na północy, kurczaka pożogi. Okej. Dawaj tu. Wszyscy nasi ludzie do bazy. I Gawron... dobra, Gawron na razie może być wszędzie. A dzisiaj bezlitosny ten Rimworld. Bezlitosny. Okej, dobra. Jeszcze tylko tu. Mam nadzieję, że wszystkie zwierzęta wróciły, ale chyba tak. Czyli tutaj ściana. Dawaj, Gawron. Kurczaka pożogi wyślijmy już do magazynu, żeby aktywował ten pulser. I zobaczymy, co się będzie działo. Ja sam jestem ciekaw, co te zwierzęta dzikie zdziałają. O, dobra, ten szczur wyszedł. Inaczej by nas zaatakował. Nie! Co ty robisz? Dokończ tą ścianę, kurde. Okej. Okay. Dobra, czyli Gawron także w bazie. Aktywujmy zwierzęcy pulser i zobaczymy. Będziemy obserwować. Activate. Wonless dodaj do bazy. No, w sumie tak i tak jest nieprzytomny, ale mogę. Dobra. Okej. Okay. Czyli zwierzęta kontra piraci. Jaki będzie tego efekt? Czyli mamy tu kilka grup. No dobra, mam nadzieję, że to działa tak jak było w opisie. I że za chwilę te Mafolo... Tak, są wściekłe, powinny zaatakować piratów. Tak, to ja rozumiem. Niech się dzieje. Wiewiórka nawet szarżuje. Flankuje ich shop. To mi się podoba, zmasakrujcie ich zwierzęta, proszę. Świetnie. O, króliki!
Kolejna wywiórka. Tutaj co się dzieje? Okej, okay, dzik zaatakował, shop szarżuje. Zobaczmy na północy. A, tu chyba nie ma zbyt wielu zwierząt akurat. A nie, jest! Indyk! Indyk szarżuje, okej. Okay. To mi się podoba, ściga. Indyk ściga napastnika. A, zagryzany! Zagryzany przez wiewiórki i króliki. O, kugar nawet atakuje. Dobra, oni już po nich. Już po nich. Uciekają. Okej, okay, ta grupa ucieka. Oczywiście nie uciekną. I też, moi drodzy, plus jest taki, że jeżeli ci napastnicy zabiją zwierzęta, to będziemy mieli masę mięsa. Okej, okay, o, tu też dziki, króliki. Okej, okay, świetnie. A, to mi się podoba. Ten przypadkiem trafił w sojusznika chyba. Okej, okay, ten zagryziony przez szopa. Okej, okay, to mi się podoba, jak na północy to wygląda. Tutaj było mniej zwierząt. Okej, okay, indykowi idzie z odsieczą królik. Ale indyk niestety zabity. O, ale tu mamy też mafolo i arktycznego wilka. Okej, okay, dobra, to wygląda dobrze. O, i ci zmasakrowani, spoko. Jest gawron bliski załamania. Okej, okay. I niech idzie spać. Tak, my jesteśmy zabici dechami. Przeczekamy to sobie po prostu. Tylko to mnie niepokoi. Czemu te mafolo idą w tym kierunku? Nie powinny iść tu? Mamy gdzieś dziury? A pytanie czy... A, kurde. Nie wiem, jak czy zwierzęta ignorują drzwi. Mogą się dobijać przez drzwi. Okej, mogą się dobijać przez drzwi. To może być problem. Zobaczymy. O, chyba tak. To mafolo chyba dopiero co padło. Próbując przejść tędy. Okej, to może być problem. Okej. Okej, czyli ci sobie poradzili, ale zostało tylko... trzech i są ranni ogólnie. Tutaj mamy kolejną scenę, czyli szarże mafolo i arktycznego wilka. O, i kozioł. Kozioł też atakuje. Shop. O, ale... Okej, nie wiem, co te zwierzęta robią. Krążą tutaj złowieszczo po okolicy, ale to nawet dobrze, ponieważ jeżeli ci piraci przypuszczą atak, to wejdą w zasięg tych zwierząt. Okej, tu też mamy jakieś jelenie, z tego co widzę. Kozice. A, czy chcą wejść chyba, czy nie? Trudno powiedzieć. Chyba nie chcą się dobijać przez drzwi. Natomiast to jest plus. Okej, ta grupa też ucieka. Wow! A, to była dobra decyzja, moi drodzy. Wow. Natura! Gniew natury. To mi się podoba. Ale mamy jeszcze oczywiście tą grupkę tutaj. Ten efekt mija, kiedy zwierzę położy się spać. Aha. Okej, to mafolo wpada na nasze sidło. O, wiewiórka zabita. Czyli krążą tutaj, ale nie chcą chyba się przebijać przez drzwi. Dobra, przyspieszmy czas. Tylko nie jakoś strasznie, miejmy oko. Aha, kurczak pożogi może wrócić do swoich zadań. Czyli pracujemy, jak gdyby nigdy nic. Okej, okay, te zwierzęta tu już dość blisko są, ale dobra. I ta ostatnia grupa atakuje. O, ale ten się wykrwawił, stracił przytomność. Okej, okay, czyli tylko dwóch. tylko dwóch przeciwników przetrwało. Mam nadzieję, że natrafią tu na jakieś zwierzęta, tak, coś tu mamy. Dlaczego to nie idzie tutaj?
Ciekawe. A, dobra. Szarża jeleni i wiewiórek. Okej, dobra. Atak odparty. No. A nie powiem, to jest ciekawe jak cholera. To było fajne, to te wykorzystanie zwierząt do obrony. To było naprawdę spoko. Dobra, czyli teraz czekamy, aż te zwierzęta się troszkę wyluzują. Dopiero potem otworzymy bramy. Na razie niech nasi ludzie tu siedzą. Dobra, pochowajmy tego gnijącego tu Dereka. Tego to prosiliście, czyli zbudujmy mu sarkofag nawet z piaskowca. Nie wiem gdzie. Gdzieś tu na uboczu. Powiedzmy tu. A dlaczego Wolnes jeszcze nie wraca do zdrowia? Kurde. Mamy 143 jednostki pemmikanu, to jest dosłownie na styk. Okej, to może być problem. Głód. To niebawem może być problem. Okej, są bardzo blisko drzwi te zwierzęta. Zrobiliśmy kolejną zbroję płytową. Którą będzie mógł ubrać kurczak pożogi w sumie. Czy w poniedziałek będzie stream? Tak. O, dobrej jakości zbroja płytowa. Dobra, dla kurczaka pożogi. Głód w bazie, a tyle żarcia dookoła leży? No tak. Tylko mamy też te hordy wściekłych zwierząt. Tak, ale pełno zwierzyny w tej chwili wszędzie leży. Włącz gotowanie spawnów Chaos, tylko na razie nie mamy z czego za bardzo. Mamy tu 6 jajek. Mamy jeszcze pemmikan, jakby co. I też możemy teoretycznie zabić zwierzęta. Nie chciałbym tego robić, ale... Teoretycznie moglibyśmy. Okej, dobra, mamy sarkofag. Czyli tu pochowamy konkretnie tego Dereka. Mam nadzieję, że Gawron go tu pochowa. Tak, okej, świetnie. Dobra, pochowaliśmy tego napastnika. Chcieliście, żeby go pochować, tego Dereka z toporem. Zobaczmy, jaką sztukę tutaj, co wygrawerował na tym sarkofagu Gawron. Człowiek to nazwa tego dzieła. I przedstawia Dereka, który jest raniony przez Spawn of Chaos, która robi to w tchórzliwy sposób. Wszystkiemu przygląda się grupa osłów. Jeżeli przymruży się oczy, to widać także linię 9 gwiazd. Cały ten obraz kontrastuje ze sobą poczucie długu i konfliktu. Okej. Czyli to przedstawia scenę, kiedy Spawn of Chaos ubiła Dereka. No dobra. O, dobra. Okej, dobra. Zwierzęta idą spać. Czyli chyba będziemy mogli się otworzyć. Zobaczmy, czy on jest wściekły wciąż. To ma falonie. Okej, dobra. Dobra, moi drodzy, przetrwaliśmy to. Możemy się otworzyć. Chyba wszystkie zwierzęta się uspokoiły. Poszły spać. Dobra. Zdejmijmy te barykady. Ale to było epickie z tymi zwierzętami. To mi się podobało. Dobra. Tylko jeszcze by się przydało, żeby Wolne zwróciła do zdrowia. Właśnie, aktywujmy Spawn of Chaos gotowanie. W sumie nie mamy chyba wyboru. Tak, niech gotuje, bo mamy tu potencjalnie masę mięsa.
Tak, wyłączmy też te restrykcje. Ono może tak jeszcze wiele dni? Okej. Okej, też te zwłoki demoralizują naszych ludzi, te stosy zwłok wszędzie. Okej, dobra, wszystkie zwierzęta chyba są zneutralizowane. A tyle rzeczy do przeniesienia, ale tu chyba nawet nie zdążymy. Ja podejrzewam, że te zwierzęta zgniją, zanim nasi ludzie będą w stanie je przynieść. Mamy dziesiątki rozmaitych rzeczy do przeniesienia w tej chwili. Czyli weźmy to jakieś nieco bardziej cenne, srebro i tak dalej. A, jeszcze tu na północy. A, futro z tego arktycznego wilka byłoby spoko. To racja. Dobra. Gawron, dlaczego nie demontuję? Kurde, chłopie, no zdemontuj najpierw te barykady. I na północy. Niech Cezoro zabije Wonless i przejmie jej tytuły, ale nie jest psychopatą. Gdyby był, to kto wie, być może coś takiego by zrobił. Okej, dobra, przyspieszmy czas, bo czekamy, to jest kolejka zadań dla naszych kolonistów, jest przepchana dosłownie. Musimy poczekać. Okej, też musimy zacząć przygotowywać kolejne posiłki, też szybko. Aha, zwierzęta wypuścić. Możemy wypuścić na pasowisko. Gawron bliski załamania, okej. Dlaczego nie znoszą tego mięsa? Kurde. A, nie ma opału w kuchence, kurde. Okej, spalmy, ktoś zrobi jajecznicę. Mamy dosłownie końcówkę pemmikanu, 82 jednostki zostały. Ale dobra, za chwilę będziemy mieli drewno, za chwilę nasi ludzie powinni zacząć to wszystko, te stosy tego wszystkiego przenosić. Okej, tu mamy też zabite mafolo. Dobra. Ale właśnie, kolejna rzecz jest taka, że ten psychiczny pulser zwierzęcy oraz psychiczna lanca to były chyba dość cenne przedmioty, tak więc jeżeli spojrzymy na wykres bogactwa... A, nie ma aż takiej dużej zmiany w sumie. Okej, to spłonęło. Daj wszystkim tylko przenoszenie, nie, bo inne rzeczy też muszą być robione. Po prostu nie daje żadnych nowych zleceń, tak więc naturalnie nasi ludzie będą przenosić. Ale tak, obsianie pól też ma krytyczne znaczenie. Jeżeli nie obsiejemy pól, nie będziemy mieli leków ani jedzenia. Tak więc niech tym też się zajmą. Priorytet na gotowanie uspawn. No to jest pierwsza rzecz, którą będzie robić w tej chwili. Tak. Okej, dobra, ja ręcznie zlecę przyniesienie spawnów Chaos tego Mafolo. I zacznięcie go. I niech zacznie gotować kolejne posiłki. Okej, dobra, mamy mięso i teraz może zacząć gotować. Co ona robi? Aha, zażyna kolejne. Dobra, nie, gotuj w tej chwili. Okej, gotujemy. Dobra, nie umrzemy z głodu, spoko. Tu kończymy odbudowę z panów, który jest, umiera z głodu. Okej, zjedz coś. Dobra. Gotuj dalej.
I dobra, zaczynamy wynosić zwłoki. Okej, zaczynamy powoli. Powoli to ogarniać. Wściekły jeleń. Kurde, no. Kogo my tu mamy? Kacpra, kurczak pożogi. Kurczak pożogi, dawaj. No, kurczak pożogi, gawron. W zbrojach płytowych powinni sobie poradzić z jeleniem. Nasi rycerze. Który to jest wściekły? Ten? Ten, okej. Okej. Kurczak pożogi troszkę oberwą. Czy to jest coś poważnego? Nie. Lekki siniak. I jeszcze więcej mięsa. Skąd ta wełna tu się wzięła? No dobra, nie narzekam. Okej, zwłoki. Kacper przynosi, spoko. Bo te wszystkie zwłoki, które tu leżą, demoralizują naszych ludzi. Czyli musimy się tego pozbyć jak najszybciej. Okej, 21 pemikanu, ale mamy posiłki. I Wonless! O, Wonless! W końcu! W końcu nasza dama kucharka wróciła do swoich zmysłów. Dobra, czyli wyłączmy to spawn of chaos, niech ona przynosi w tej chwili i tak dalej. Tak, wyłączmy gotowanie, niech pomoże w przenoszeniu i tak dalej. A, i też tu sprzątanie było ustawione. Włączmy przenoszenie na razie. Wszystkim. Przenoszenie wszystkim. Okej, dobra, sytuacja opanowana chyba. Szkoda tylko, że nie mamy w tej chwili warzyw. Tak, żeby... przygotowywać pemika. Ale zobaczmy, kapsuły kosmiczne, które kryją karmę dla zwierząt. Okej. Może być. I mamy też nową jadeitową rzeźbę. Mniejszą, niestety, ale doskonałą. Doskonałej jakości. Piękną 780. Tytuł to... O! Urok Scyzorro. O, czyżby z panów kiedyś coś czuła wobec Scyzorra? Nie, to jest znajomy. Kompletnie neutralne. Neutralne nastawienie. Zobaczmy, co to przedstawia. Tak, czyli to przedstawia wizerunek Scyzorro. Który eliminuje zdolność pirata do pompowania krwi szybkim, zdecydowanym ruchem. Pirat wygląda na bezbronnego. Okej, czyli to dzieło sztuki przedstawia moment, w którym Scyzorro dokonał egzekucji niejakiego Gipsa 8 dnia wiosny. Okej, czyli to było 4 dni temu. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale dobra, to jest piękna rzeźba. Czyli naszego tutaj młodego snajpera, który bezlitośnie morduje pirata. Dobra, postawmy to w naszym pomieszczeniu rekreacyjnym. Ten, co przebił nerkę? A, możliwe. Okej, dobra, wciąż wszystko nieprzeniesione. Tu mamy wciąż piratów. Czyli czekamy, cały czas czekamy, aż nasi ludzie to przeniosą, ale w tej chwili wielu... O! O, pierwsze zbiory ryżu! Doskonale. Super. Te wszystkie pola są obsiane, doskonale. Świetnie, czyli możemy zacząć budować zapasy pemikanu. Już niebawem. To mi się podoba. Czyli pemikan powinien być na pierwszym miejscu w tej chwili tak naprawdę. To jest ważniejsze. I wyłączymy naszym ludziom jedzenie pemikanu, bo to są nasze zapasy na zimę. Tak naprawdę, czyli... Edytuj, wyłącz pemikan. I też tak, jeżeli będą tylko składniki, to... Smaczne posiłki. Bo tego wymaga w tej chwili między innymi Wonless.
Okej, koczek pożogi wraca do zdrowia. Ta jadeitowa rzeźba miała piękną 2020, czyli akurat jak nasz rok. I też została trafiona jednym niefortunnym trafieniem. No, podejrzane. A, okej, czyli to pole prawo... O nie! O kurde, dobra. Wow. Może wasze sugestie, żeby zmniejszyć poziom trudności, może były uzasadnione. Nie podoba mi się ilość tych strzałek. Nie podoba mi się ilość tych strzałek. Mamy powrót piratów z grupy Czerwone Sztylety, którzy chcą zemsty. Czyli będą używali saperów, żeby ominąć nasz system obronny. Okej, nie podoba mi się ich ilość, czyli okej, lądują kapsułami. Dobra, wycofajmy wszystkich naszych ludzi do bazy. Wszyscy pod broń. Chyba wezwiemy imperialnych żołnierzy tym razem. W sumie po to robiliśmy tego quest. O, ilu ich jest? Czyli tu jest jedna grupa? Okej, to jest jedna grupa. Czy są jeszcze jakieś? Czy jedna? Jeżeli to jest ta jedna, to spoko. Ale jeżeli spojrzymy na uzbrojenie, to jest nóż, pistolet, maczuga, okej, maczuga, nóż, czyli dużo, pistolet, granaty. Okej, to może być niebezpieczne. Topór drewniany, czyli słaby, i pistolet maszynowy. Okej, czy to jest jedyna grupa? Okej, to jest jedyna grupa. Damy radę. Myślę, że nawet nie trzeba chyba wzywać imperialnych żołnierzy. Chyba się wstrzymamy z tym. Jeżeli będzie naprawdę ciężko. Tak, wykorzystamy nasz system obronny tutaj, część ludzi damy tu. Myślę, że powinno być ok. Nie wiem, czy General Decker i Zorro zdążą, ale chyba tak. Kurnik, tak. Ok. I tak będziemy rzucać zaklęcia w wellness, jeżeli to będzie tylko możliwe. Okej, dobra. O, chyba się rozdzielają. Okej, to jest jedyna grupa. Spokojnie, to nie jest takie niebezpieczne. Wysyłajmy naszych ludzi na pozycję. Wolne zdajmy tu bliżej. On ma strzelbę. Tu dajmy spawn Chaos. Gawrona trzymajmy tu w odwodzie na razie. Miejmy nadzieję, że naszych ludzi tutaj skierujemy tu za chwilę. Ja podejrzewam, że oni granatem będą chcieli zrobić wyłom w palisadzie, co nie powinno być w sumie zbyt trudne. Okej. Zoro, dawaj tu. General Decker niech stanie nawet tu w sumie. Niech ostrzeliwuje ich z tego kierunku. Okej, mamy tutaj tego z granatem. Zobaczmy, czyli możemy ich oślepić, ale nie mamy za bardzo zasięgu. Możemy też wezwać cel, aby się do nas zbliżył. A, to może być użyteczne, żeby wywabić snajpera zza osłony. Tylko tu nie mamy zasięgu. I tu jest to blokowanie bólu, co nam niewiele daje. Okej, dobra. No, zobaczymy. Ten jest niebezpieczny, on ma granaty. Jeżeli ciśnie granatem tutaj, to nasi ludzie mogą umrzeć. Oślepić grenadiera, tak. Oślepmy go. Okej, jest oślepiony. Nie wiem, na ile to będzie skuteczne. Zobaczymy. I większość tej grupy zaatakuje tutaj chyba jednak, czyli dajmy Generala Deckera w sumie także tu. Kurczek pożogi niech się też zbliży. Dobra. Alduin mówi, żeby na następnym streamie zrobić pokojową Phoebe Chillax. Ale też musi być ciekawie, nie? Muszą być emocje. Okej, trafiony. A, Wonless nie ma zasięgu, to jest troszkę upierdliwe. Coś troszkę blisko z Scyzoro. I jest wyłom w murze. Niestety. Dobra, musimy zabić tego grenadiera i to szybko. Okej, dobra. Zneutralizowany, spoko. Czyli teraz musimy skupić się na tych. Za chwilę tutaj dojdzie do szarży tych piratów, którzy mają broń bezpośrednią. Czyli wtedy Wolnec będzie mogła otworzyć ogień. Dajmy General Deckera tutaj za węgieł.
I naszych rycerzy też gdzieś tu. A, Wolnes nie ma... Kurde, nie ma broni, racja. O, mordę. Okej, okay, czyli możemy użyć praktycznie jedynie jej zdolności, teoretycznie, czyli to... Puls oślepiający. Czy to zadziała na większą ilość... Okej, okay, to może oślepić chyba kilku przeciwników naraz. Spróbujmy oślepić. Okej, okay, możemy oślepić trzech. Tylko też musimy uważać na to. Mamy tutaj tak zwaną psychiczną entropię. Czyli jeżeli będziemy zbyt dużo używać tych psychicznych zdolności, to możemy usmażyć mózg Wonless. Czyli no, tego nie można używać w nieograniczony sposób. Okej, okay, ci są oślepieni prawdopodobnie. Johna Dekera dajmy tutaj, a Gawrona w sumie tu. Kurczaka pożogi tu. Wonless. Okej, okay, wycofaj się, bo jesteś bezużyteczna w sumie w tej chwili. Nie ma sensu chyba iść po broń, jesteśmy zbyt daleko. Też w razie czego możemy wciąż wezwać imperialnych żołnierzy. Ale wolałbym tego nie robić. Okej, okay, dajmy Gawrona tu, a Johna Dekera tu. Niech strzela. Okej, okay, będzie sporo walki wręcz za chwilę. Wycofajmy generała Dekera. Gawrona tu. Okej, okay, miejmy nadzieję. Dobra, teraz nasi rycerze w pancerzach płytowych kontra piraci. Słabiej uzbrojeni i jedynie w ubraniach. Miejmy nadzieję, że to będzie jatka. I że to my będziemy zwycięzcy. Okej, okay, dobrze, dobry strzał. Świetnie, Gawron zabija tutaj pierwszego pirata. Świetnie. O, ci są wciąż oślepieni psychicznie. Czyli to działa całkiem nieźle. Może jeszcze raz. Możemy chyba raz użyć oślepienia. Tylko tu nie mamy pola widzenia. Ok, dajemy radę. Gawron powala kolejnego delikwenta. Dźgnięcie, ok, dźgnięcie w głowę. Auć, to musiało boleć. Spróbujmy użyć oślepienia. A nie, nie widzę przez te okienka, czyli dajmy wolne stu. Kurczak pożogi też przebija włócznią płuco i szczękę pirata. Nie, już po nich. Okej, okay, ten wpada na sidła. Powinni zaraz się wycofać chyba. Okej, okay, dobra. Kurczak pożogi, atakuj. Tak, uciekają. A, tu jeszcze było dwóch, okej. Okay. Gra nie odpuszcza, jak widzicie, ale dobra, daliśmy radę w miarę spokojnie. Poszło w miarę sprawnie. Pytanie, czy chcemy więźniów? Wydaje mi się, że nie, bo mamy tyle rzeczy do ogarnięcia, tyle rzeczy do roboty, że nie wiem, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby nasi ludzie zajmowali się więźniami. Okej, okay, tego chyba nie zdążymy odratować, tak szczerze mówiąc. A, i to jest tylko jedyny. Dobry rolnik teoretycznie. Ale nie, nie może wykonywać niektórych rzeczy. Doktora Watsona ratować jednak, mówicie? No dobra. Zobaczymy, czy w ogóle go uratujemy, bo mamy niewiele czasu, żeby zatamować krwawienie. Okej, dobra, teraz musimy to oczywiście wszystko wynieść stąd, żeby móc naprawić palisadę. I z Cezuro opatrz... Okej, okay, idzie. Opatrzyć, spoko. Wow, ale dzisiaj, kurde, ta gra jest mordercza. Dosłownie mordercza. To jest cud, że nikt nie zginął. Ogólnie. Dobra, zobaczmy, czy tego doktora Watsona uratujemy. Chyba tak. Okej, okay, tak. Czyli krwawienie zatamowane. Ale tu jest bardzo brudno, nie mamy leków. Ryzyko zakażenia jest bardzo, bardzo wysokie.
Okej, zwierzęta mogą wyjść. Dobra, nic, żadnych nowych zleceń, nasi ludzie... Aha, chwilę, źle kliknąłem. Pastwisko. Nasi ludzie muszą wszystko poprzenosić. Okej, świetnie, dobra, nosimy, doskonale. Cezor musi się opiekować rannymi, General Decker więźniem. Ale mamy te smaczne posiłki, spoko. Będziemy mieli coraz więcej warzyw oraz mięsa. Okej, te zwierzęta tutaj, które ja zleciłem przyniesienie. Okej, to już jest zgniłe. Tak się robią już zgniłe powoli. Dobra. Okej, drewno przynosimy stąd, spoko. Ciekawe, czy Sherlock jeszcze do nas dołączy, no. A, wciąż ten trup tutaj demoralizuje naszych ludzi, kurde. Dobra, kurczak pożogi, ja dam ręczne zlecenie, wynieś te zwłoki, proszę. A, gawron jest ranny. Poważnie? Nie. Zaraza. O! O kurde, poważnie? Koronawirus niestety, moi drodzy. Zarażeni, General Decker i Spawn of Chaos. A, w mordę. Nie mamy leków. To jest problem, nie mamy leków. Dobra, Spawn of Chaos... I General Decker do szpitala. Zoro, opatrz. Nie wiem, co tam możesz bez leków zrobić, ale... Okej, to jest dość dobrej jakości leczenie. Teraz by się przydał kupiec z lekami. To ma krytyczne znaczenie. Nie wiem, czy uratujemy naszych ludzi. Tak szczerze mówiąc. Może być ciężko. Idź po lecznicze ziele. Okej, być może wyrosło gdzieś tutaj jakieś. Kliknijmy gdzieś na jakieś ziele. Okej, tu jest jedno. Okej, możemy. Okej, dobra, możemy zebrać jakieś lecznicze ziele. I to jest dość wysoko w priorytetach, czyli przynajmniej zebranie, niekoniecznie przyniesienie. A zobaczmy, jak to wygląda. Choroba, a odporność. Choroba 8%. O, to nie wygląda dobrze. Okej, okay, Spawn of Chaos miała troszkę lepsze leczenie, czyli... Ale leki teraz są ważne jak cholera. Okej, okay, Cezoro, wiem, że się relaksujesz, ale... Jak tu znaleźć jakieś lecznicze ziele, które wyrosło? Są takie na mapie, ale... Okej, tu jest jedno. Okej, przynieś to. Czyli to jest jeden lek przynajmniej. No to jest biedne jak cholera, ale... teoretycznie może uratować życie. Okej, tu widzę chyba kolejny, okej. Czyli Cezoro, jak to zrobisz, zetnij też ten korzeń. Kiedy kolejna kuracja? Za 7 godzin, okej. Ale okej, nie jest tak źle. Zaraza ma tyle samo, co odporność. W przypadku General Deckera, a w przypadku Spawn of Chaos. Odporność jest o 3% wyższa, czyli spoko. Czyli jeżeli tylko raz dokonamy kuracji z leczniczym korzeniem na generale, to chyba powinno być ok. Za chwilę przy dobrych wiatrach będziemy mieli... Ok, świetnie. Dwie sztuki leków ziołowych, ok. Alduin, dałeś ankietę? Zobaczmy, o co chodzi. A, poziom trudności. Zostawiamy i zmniejsz minimalnie tyle samo praktycznie głosów. No zobaczymy. Raczej zostawimy, ale...
Jak jest trudno, jest ciekawie, nie? Gabronowi wyłącz leczenie lekami, ale on już nie będzie leczony, bo wszystko co miał... Dobra, zobaczmy kiedy kolejna kuracja. 3 godziny, okej, czyli za chwilę. 2 godziny. Niby trudno, ale jeszcze nikt nie umarł. Tak, właśnie, no. A nie oszukujmy się, ofiary mogą być. Koloniści mogą umierać. To jest dziwne, że jeszcze nikt nie zginął, tak naprawdę. I dobra. Okej, teraz szybkie leczenie Johnala Dekera. Lekami. I miejmy nadzieję, że będzie udane. Tak, żeby pokonał tą chorobę. No, ale nie jest źle. Odporność jest pomimo tego i tak wyższa. 33%, a choroba ma 30%. I to jest leczenie 81%, czyli spoko. Dobra. Opatrz też od razu spawnął Chaos. Dobra, będą żyli. Będą żyli. Ale mimo to pokazuje to, że potrzebujemy zapasu leków. Krytycznie, tak naprawdę. I dobra, moi drodzy, mamy godzinę 21. No kurde, dzieje się. Ta seria nie... no nie wiem, jaka jest wasza ocena. Ale mi się wydaje, że nudna się nie robi, bo kurde jest... Ciągle coś się dzieje. Ciągle coś się dzieje, jest trudno jak cholera. Wciąż ciekawe sploty dziwne wydarzeń. To więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość.